Na przełomie marca i kwietnia Miejski Dom Kultury w Lubaniu przygotował szereg spotkań, koncertów oraz imprez kulturalnych dla mieszkańców. Wspólnie z Dwutygodnikiem Ziemia Lubańska ogłosiliśmy po raz kolejny, siódmy już bodaj, konkurs na tradycyjną pisankę i palmę wielkanocną. Zapraszamy wszystkich, którzy, a z pewnością większość z nas bawi się w pisanki, prawda, i o przygotowanie eksponatów na konkurs. Każdy może przygotować po trzy takie eksponaty, pisanki i palmy, które będą przedmiotem oceny przez jurorów, a później pokażemy je na wystawie pokonkursowej w Galerii Łużyckiej. 23 marca chcielibyśmy zaprosić Państwa na godzinę 18.30 na kolejny pokaz kina. Tym razem chcemy zaprezentować Państwu filmy, dokumenty rzadko oglądane w kinach, rzadko też nawet w tej chwili w telewizji tego typu materiały się pokazują. Reżyserii Pawła Wysoczańskiego będą to dwa filmy zatytułowane W drodze i Kiedyś będziemy szczęśliwi. Wstęp na imprezę jest wolny, zatem wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszamy. 25 marca w niedzielę, no wydarzenie wielkie, o godzinie 17 gościć będziemy Aloszę Awdiejewa, który, no to znakomity bard, twórca piosenki rosyjskiej, prawda, gawędziarz niezwykły, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, no postać, która nie wymaga większej rekomendacji. Koncert odbędzie się, jak wspomniałem, 25 marca w niedzielę o godzinie 17 w restauracji Tęczowa. Jeśli ktoś zapyta, dlaczego tam, a to dlatego, że po prostu tego typu spotkania, no, kochają atmosferę taką zwartą, klubową, a myślę, że właśnie to miejsce stwarza takie możliwości. To jest impreza biletowana, bilet wstępu kosztuje 38 zł, bardzo się dobrze sprzedają, a także jeśli ktoś z Państwa się jeszcze nie zdecydował, to radzę pośpieszyć, ponieważ obawiamy się, że będzie taki moment, że zabraknie biletów. Trzy dni później, tak nietypowo, w środę chcemy zaprosić Państwa na spotkanie z Grzegorzem Halamą, jakiego nie znamy. Hasło, że to powiem, z plakatu, ale rzeczywiście to będzie spotkanie autorskie. Grzegorz Halama pokaże nam się od innej strony, niż go pamiętamy z przeglądów kabaretowych, z jego spektakli. Będzie to takie spotkanie muzyczne. Okazuje się, że Grzegorz Halama fascynował się kiedyś bardzo mocno poezją śpiewaną, piosenką autorską. Będzie opowiadał o sobie i o swojej drodze do właśnie kariery. Kolejne przedsięwzięcie, impreza tutaj dodam, impreza jest także biletowana w Tęczowej. Cena biletu jest symboliczna, 15 zł. Ja myślę, że za takie pieniądze to nie odpuścimy sobie okazji spotkania się tête-à-tête w amfas z Grzegorzem. 13 kwietnia chcielibyśmy polecić Państwu kolejny spektakl teatralny, duże widowisko. Kolejne, które realizujemy z Teatrem Palladium, ze sceną objazdową Teatru Warszawskiego. Tym razem będzie to Dieta Cud, w której mamy szansę zobaczyć takich artystów jak Grażyna Barszczewska, Adrianna Biedrzyńska, Ewa Dałkowska, Ewa Kuklińska, Halina Rowicka, Grażyna Wolszczak, Mimi Kokoski, Alicja Dąbrowska i Kamilia Samler-Kotys. Obsada znakomita, oczywiście nie wszystkie panie będą, bo to jest taka, powiedzmy, sytuacja, że część pani, która nie może, jest zastępowana przez swoje koleżanki. Impreza 13 kwietnia u nas w sali widowiskowej, biletowana, no tutaj bilet troszeczkę droższy, 60 zł, ale jak Państwo widzicie, i obsada artystyczna jest z najwyższej półki. I może jeszcze jedną ostatnią, tak do połowy kwietnia zamkniemy się, nie? Chcielibyśmy 15 kwietnia zaprosić Państwa na 9. już edycję ogólnopolskiego turnieju tańca towarzyskiego o Puchar Burmistrza Lubania. No, po raz 9 zjadą do Lubania najlepsze pary z całej Polski po to, aby rywalizować właśnie o puchary, o punkty, o awanse do wyższych kategorii w tańcu standardowym, latynoamerykańskim, a więc impreza pełna uroku, czaru i wdzięku. To będzie 15 kwietnia w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.